Dzień dobry. Mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z panem Piotrem Pręgowskim przed spektaklem Mężczyzna Idealny, który odbędzie się dzisiaj w Auli Milickiego Liceum. Porozmawiajmy najpierw o początku pana kariery. Jak to się w ogóle zaczęło, że został pan aktorem? Proszę pani, jeśli tak mogę powiedzieć, czy to jest przyjemność, to się okaże po rozmowie albo w trakcie, to dopiero będziemy wiedzieli. Po drugie, to było tak dawno, że ja nie pamiętam. Dobrze, no to w takim razie może pan pamięta swoją ulubioną rolę? Moją ulubioną rolę? Jak odkurzam w mieszkaniu i zmywam naczynia. I to jest ta pana wymarzona, czy na wymarzoną pan czeka? Wymarzona, ja się wtedy spełniam. Rozumiem, dobrze. A jakie jest pana hobby poza aktorstwem? Czy interesuje się pan czymś jeszcze? No właśnie tutaj wspomniałem, dzisiaj przed wyjazdem skorzystałem z tego, że mojej żony nie było w domu i takim specjalnym mopem nowej generacji, on jest taki płaściutki, zakłada się takie kiziato, taką jakby stópkę, tak to pstryka, to nawilżyłem i umyłem w podłogi w całym mieszkaniu. No genialne hobby, naprawdę. No dobrze, a może ma pan jakieś porady dla młodych aktorów, dla początkujących, dla tych, co dopiero chcą zacząć swoją przygodę? Żeby przede wszystkim, pamiętajcie, trzeba dbać o sanitariaty w mieszkaniu. To znaczy, jeżeli jest bidet, no już nie mówię o muszli klozetowej, bo rozumiem, że chyba w każdym domu jest, to trzeba używać środków czystości, dbać o to, żeby tam się nie zalęgła bakteria bardzo groźna. Nie wiem, czy pani słyszała, jak to było? Choroba legionisty. To jest takie małe stworzonko, które sobie żyje w rurach kanalizacyjnych. Jak ono wypełznie i się gdzieś, nie daj Boże, przyczepi, to mogą być z tego takie jaja. No mówi pani, jak arbuzy. Także proszę uważać. Tak, myć sanitariaty. Przede wszystkim, kochani, higiena. Nie tylko zęby, ale trzeba myć to i owo, zęby oczywiście również. No i dbać o sanitariaty. Pamiętajmy o tym, naprawdę. I to jest wszystko dla tych... Nie, to nie wszystko, to dopiero początek. Także jeszcze ta przyjemność na panią czeka, jak jeszcze porozmawiamy chwilę. Dobrze, no ale właśnie, tak naprawdę, tak na serio, takich porad praktycznych dla takich młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w tym kierunku, coś takiego przydatnego, To mi przypomina taką anegdotę, jak pewien młody skrzypek szedł do Opery Wiedeńskiej, ale jeszcze nigdy tam nie był. I akurat jak przechodził niedaleko, zapytał dyrektora, nie wiedział o tym, że to jest dyrektor tej opery. A miał futero z instrumentem i zapytał, przepraszam, jak tutaj dostać się do opery wiedeńskiej, do filharmonii? A dyrektor mówi, uczyć się, człowieku, uczyć. Rozumiem. No to dziękuję bardzo za te cenne porady. Mam przyjemność, te rzeczy, rozumiesz, i za chwilę czar prysł, światło zgasło i zasuwaj na scenę. No dobrze, no to no jeszcze w takim razie jedno pytanie. Czy jakby mógł cofnąć się pan w przyszłości, czy nadal wybrałby pan aktorstwo? Czy może jednak coś innego, może... Nie, wolałbym być miliarderem. Tak, aktorstwo to idiotyczny zawód, słuchajcie. Jak jesteś milionerem, już nie powiem, no a milionerem to wiesz, każdy głupi może być, ale miliarderem, o to jest coś, słuchaj, masz tyle forsy, jedyne twoje zmartwienie, wiesz jakie jest wtedy? Wie pani jakie jest zmartwienie? Bakterie na przykład w toalecie. Nie, on ma to w dupie, przepraszam za wyrażenie, ludzie za niego robią, chyba że on po cichutku po godzinach też, żeby zaoszczędzić, ale jedyne zmartwienie miliardera to to, że straci. Rozumiemy. Tego wam życzę. Dobrze, no to tym miłym akcentem już niestety muszę zakończyć tę rozmowę. Zresztą czeka na pana pytanie też. A może mi pani pożyczyć 50 zł? Ja niestety... No, do mnie? Ja niestety nie mam tyle przy może sobie. Może pani pożyczy się do operatora. O, pan operator tutaj świeci portfelem. Proszę się tak nie chwalić. No dobrze. Bardzo. Kolega też idzie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Może być. Było miło tak, jak się zapowiadało, czy nie? Dla mnie bardzo. A przepraszam, czy pani jest pełnoletnia? Jeszcze nie. No naprawdę, proszę mnie uprzedzać o takich. Ja nie wiedziałam, że ja takie będę wygadywał bzdury. Proszę pana. Proszę pana, o czym pan mówi. Pani się nie postarza. No dobrze. Zdąży pani. To jest ta zasada. Do pewnego wieku pani się postarzają, a już od pewnego odmładzają. Ale Marysia ostatnio grała w Królowie Sprawach 22. Także telewizja potrafi wszystko. Żołnierzy. Nie, świadkową na ślubie. No dobrze.
O tych gwałtach mam nadzieję, że wytniecie, bo to jest niecenzuralne. Oczywiście. I nie na miejscu. Proszę się nie przejmować, pan tutaj operator. Pan cenzura to wszystko wytnie. Wszystko dobra. Wytnie. Dobrze, to dziękuję bardzo za rozmowę. Mi również, naprawdę szczerze, bardzo miło. No. Myślę, że widzą też. Rośnie olejnik, ale nie życzy pani tego. Myślę, że może bardziej aktorstwo. Bardziej aktorstwo? No dobrze, trudno. Niech tak będzie. Ktoś te Oscary musi zdobywać. No właśnie, no właśnie. To do zobaczenia na czerwonym dywanie. Do zobaczenia, dziękuję. Oczywiście. Dziękuję bardzo.